drodzy rolnicy, dostojni goście, szanowni państwo, serdecznie witam wszystkich zebranych na tegorocznych dożynkach gminnych w Olszynie, mieszkańców, sołtysów, radnych, zaproszonych gości i oczywiście starostów dożynek z panią Barbarą Kosakowską i panem Józefem Wiśniewskim na czele. Na wielkich terenach naszej ojczystej ziemi dobiegły końca żniwa. W spichlerzach i magazynach zgromadziliśmy zapasy ziarna. Z mąki gospodynie domów i piekarze przygotowywać będą pachnący chleb. Bochen chleba to owoc ziemi, hojności Boga Stwórcy i Ojca, który sprawia, że ziemia rodzi plony i który daje człowiekowi zdrowie, siły i mądrość, aby przetwarzał owoce ziemi i przygotowywał je do spożycia dla siebie i swoich najbliższych. Rolnicy, ogrodnicy, sadownicy, działkowicze przynieśli na dzisiejszą mszę świętą owoce ziemi i pracy swoich rąk. Razem z nami wszystkimi pragną składać Panu Bogu dziękczynienie za tegoroczne plony i prosić o błogosławieństwo, sprawiedliwość i miłość, aby wszyscy mogli się pożywić tym bochenkiem ojczystego chleba, by nikt z naszych braci nie ucierpiał głodu. Dożynki to najpiękniejsze święto rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, głównie plonów zbóż. Jest to taka prastara i głęboko zakorzeniona w kulturze i mentalności polskiej wsi uroczystość. Mimo zmian zachodzących w ciągu lat na naszej wsi, istota dożynek pozostaje taka sama. Dziękczynienie za plony, radość z owoców, ciężkiej pracy rolnika, szacunek dla chleba. W tym miejscu chciałbym zwrócić się do tych, dzięki którym możemy dzisiaj świętować, czyli rolników, ogrodników, sadowników i działkowiczów. Dla wielu trudno docenić waszą ciężką pracę. Często inni zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe, a wasza ciężka praca jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej. Nikt i nic tego nie przekreśli.